Dzień dobry, witamy dzisiaj naszych widzów spod Niemęczyna, o którym obecnie mówi cała Litwa. Niewielkie podwileńskie miasteczko, w którym do niedawna większość mieszkańców stanowili Polacy, stało się ostatnio ogniskiem epidemii tak poważnym, że jako pierwsza miejscowość na Litwie zostało ono zamknięte. Edyta Maksymowicz, Walenty Wojniło. Dzisiaj w Wilnotece opowiemy o tym, co się dzieje w Niemęczynie, a także o działającym tu Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny, które niedawno obchodziło swój jubileusz 20-lecia, a które dzisiaj można zwiedzać tylko zdalnie. Zaprezentujemy Państwu także nowości wydawnicze oraz wirtualne, czyli czym żyją Polacy na Litwie w czasie pandemii. Pozostańcie z nami. Przed tygodniem okazało się, że ogniskiem wirusa stał się zakład krawiecki w Niemęczynie, zatrudniający prawie 300 osób. Po dokładnym przebadaniu stwierdzono wśród jego pracowników 84 przypadki zakażenia. Kolejnych kilka przypadków wykryto także w dwóch placówkach opieki społecznej i paliatywnej. Dezynfekowane byli wszystkie ulice Niemęczyna. Były dezynfekowane 72 bloki mamy mieszkalnych i wszystkie klatki były schodowe dezynfekowane. Powtórnie dezynfekowane miejsce, tam gdzie najwięcej ludzi zbiera się, to przystanki, wejście do sklepów, do apteków. Ludzi mniej na ulicach jest. Wychodzę, jeżeli są potrzeby, do sklepu, zajść coś tam kupić. Może odpowiedzialności więcej tak w ludziach, że naprawdę to nie jest żarty. Miasteczko natychmiast zostało zamknięte. Władze zaapelowały do mieszkańców po polsku, po rosyjsku i po litewsku, by pozostać w domu i przestrzegać zasad kwarantanny. Jest zabroniony wjazd osób do miasta Niemęczyn oraz wyjazd z miasta z powodu groźby rozprzestrzeniania się koronawirusa. Początkowo władze zapowiedziały obowiązkowe testowanie wszystkich 5000 mieszkańców Niemęczyna. Szybko zainstalowano punkt pobierania próbek, ostatecznie jednak zrezygnowano z przymusu, ale zaapelowano do wszystkich dorosłych mieszkańców o poddanie się testom na obecność koronawirusa. W ciągu tygodnia przebadano prawie 1/4 mieszkańców miasteczka, które w ten sposób stało się nie tylko pierwszą zamkniętą z powodu COVID-19 miejscowością na Litwie, ale i pierwszą tak dokładnie zbadaną. Do przestrzegania kwarantanny nie tylko w Niemęczynie ze strony samorządu rejonu wileńskiego zachęca także gawędziarz Wincuk Bałbatunszczyk. Ten pioruński wirus, co to do mogili, jak wiesz, wpędzić może, toż napady na nas. Wesołość przychodzi się odłożyć na bok i mus siedzieć po chatach. No co robić, kiedy trzeba, to trzeba. No to zmilujcie się, milinkie, posiedźcie wy troszeniutka w chacie. No porządki porobcie, zaległe domowe roboty. Uważniejszą oko rzuciwszy, poczaj, zajęciów nabierze się do woli. Niemęczyn od lat jest znaczącym ośrodkiem kultury polskiej na Wileńszczyźnie, ale z powodu pandemii od kilku tygodni zamknięte są także miejscowe placówki, co nie oznacza, że nic się tu nie dzieje. Na przykład lokalne Centrum Kultury, przy którym działa znany na całą Litwę zespół Perla, pokazuje, że można ćwiczyć także w domu, nawet całymi rodzinami, czego liczne dowody dają właśnie tancerze Perły. Od 20 lat w Niemęczynie działa także Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny. Tuż przed wybuchem epidemii uczczono jubileusz tej placówki, dokumentującej wielokulturowe, w tym także polskie dziedzictwo ziemi wileńskiej. Kultura ludowa jest wielkim skarbem, którego nie można zakopać w ziemi, ale trzeba z niego czerpać. Tak mawiał święty Jan Paweł II, patron tego roku. I tutaj zgromadziliśmy się w miejscu, które na piedestale stawia kulturę ludową, które ochrania, które dba i pielęgnuje o spuściznę kulturową. W latach 90. ubiegłego stulecia liczne badania etnograficzne na Wileńszczyźnie organizował Uniwersytet Warszawski. Właśnie naukowcy tej uczelni zainspirowali ówczesne władze rejonu wileńskiego do powołania specjalnej placówki, która ocali dla przyszłych pokoleń pamięć o polskiej kulturze ludowej tego regionu. Trzymaliśmy się bardzo mocno i nie było bardzo łatwo ten muzeum utworzyć. Różne były, tak powiedzieć, nie bardzo ładne sprawy, ale utrzymaliśmy się i teraz
bardzo cieszę się, że ten muzeum żyje, że jeszcze dokładają się różne filie. Dlaczego ten muzeum nosi charakter bardziej polski, nic nie mówiąc innym narodom, narodowościom, bo to są wszyscy. Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli, jako rdzenni mieszkańcy Wileńszczyzny, ale tak się właśnie złożyło, że w tamtym okresie nikt oprócz nas nie mógł zadbać o nasze sprawy. Czyli w ten czas zapadła decyzja brać własny los we własne ręce. Zaczynając od zbierania staroci po wsiach, Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemęczynie z czasem zaczęło zakładać także swoje filie, jak Izba Palm w Ciechanowiszkach czy Centrum Rzemiosł Tradycyjnych w Myszagole. A powiększający się zespół pracowników i współpracowników stał się motorem napędowym polskiego życia kulturalnego. Muzeum nie tylko pracownicy, inaczej z dyrektorem, angażują się w ten kierunek swojej pracy, który jest podstawowy, czyli dziedzictwo kulturalne, etnografia i tak dalej, ale też bardzo aktywnie angażuje się w życie społeczne i nigdy nie odmawiają dowolnej sprawy, czy takiej przyjemnej, jak jakieś tam zloty turystyczne, odpoczynek, czy takiej bardziej może skomplikowanej. Niestety też nie wchodziło się na tym etapie też protestu, bez wieców, bez strajku. Zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli, pomagali organizować. Jubileusz 20-lecia muzeum uczciło wystawą fotograficzną, jednak niewiele osób zdążyło ją obejrzeć przed ogłoszeniem kwarantanny. Dlatego pracownicy muzeum postanowili zaprezentować wystawę także na Facebooku. W dobie, kiedy chwilowo całe życie przenosi się do internetu i śledzimy wszystkie wiadomości po drogą internetową, nasze muzeum postanowiło przybliżyć Wam swoją trochę działalność właśnie poprzez wideo. Dziś pokażemy dla Was naszą podstawową salę ekspozycyjną i wystawę, którą tu mamy. Przed nami jest wystawa fotograficzna, która powstała w ramach projektu Dziedzictwo kultury i tradycji Wileńszczyzny przez pryzmat obiektywu. Są tutaj przedstawione zdjęcia fotografów, jak zawodowców, tak i amatorów. Wystawa prezentuje szerokie spektrum twórczości i pracę młodych fotografek z Niemęczyna, i grafiki, i zdjęcia astronoma Henryka Sielewicza, który od lat penetruje niebo nad Wileńszczyzną. Będziemy mieli jeszcze jedną wystawę, która będzie nam opowiadała o tradycjach jak świeckich, tak i religijnych na Wileńszczyźnie. Wileńszczyzna jest krajem bogatym i swoją wystawą będziemy chcieli właśnie przedstawić dla widza te tradycje poprzez pryzmat fotografii i wideo. Zainteresowanie, z jakim spotkała się na Facebooku wystawa fotograficzna, zachęciło pracowników muzeum do podobnej prezentacji także powstającej dopiero nowej filii. A dzisiaj jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, mianowicie Ożylówka. Tutaj właśnie mieści się filia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w pomieszczeniu byłej szkoły. I tutaj będzie Muzeum Szkolnictwa Wileńszczyzny. Idziemy. Idziemy. Badanie w dziedzinie szkolnictwa na Wileńszczyźnie oraz propagowanie szkolnictwa staje się aktualnym tematem w dobie obecnej. Mamy brak danych o niektórych placówkach oświatowych, które już dziś nie istnieją. O kadrze nauczycielskiej, która propagowała oświatę na Wileńszczyźnie, nie zważając na prześladowania w różnych okresach historycznych. Przedmiotem działalności muzeum jest gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii szkolnictwa i naukowe opracowanie. W dawnej szkole jeszcze trwa remont, jednak twórcy Muzeum Szkolnictwa już apelują o przekazywanie im wszelkich pamiątek, które pomogą w stworzeniu ekspozycji ukazującej także rozwój polskiej oświaty na Wileńszczyźnie. Potrzebujemy starych podręczników, atlasów, ćwiczeniówek, literatury pedagogicznej i periodyków, kalamarzy, stalówek, piórników, strojów szkolnych, starego wyposażenia kabinetów szkolnych, starych dzienników szkolnych i uczniowskich, programów szkolnych, zdjęć, negatywów, materiałów audio i wideo. W chwili obecnej w Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie trwają jeszcze prace remontowe. Ale jednak mamy nadzieję, że w bardzo prędkim czasie Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających.
Z inną filią Muzeum Etnograficznego, Izbą Palm w Ciechanowiszkach, od lat związana jest także znana badaczka kultury ludowej Wileńszczyzny, etnograf i etnolog Janina Norkuninie, która własnym sumptem wydała ostatnio unikatową monografię Obrzędy i tradycje Wesela Podwileńskiego. Bogato ilustrowane wydanie jest owocem wieloletniej pracy. Same teksty powstawały 25 lat, zebranie pieśni i zdjęć gdzieś 30 lat. To faktycznie to jest cała Wileńszczyzna. Pochodząc, to znaczy rejon solicznicki, trocki, wileński, no i część Białorusi, które jeszcze w dawne sowieckie czasy faktycznie jeszcze było, no jakby tą naszą Wileńszczyzną. Książka o podwileńskim weselu jest swoistym wielkim albumem rodzinnym Wileńszczyzny, na które złożyło się aż 117 zdjęć. Opisom zwyczajów, takich jak oględziny, swatostwo czy wieczór dziewiczy, towarzyszą też liczne teksty i przysłowia w gwarze wileńskiej. Taka chuda, wycieńczona, czyż to z takiej będzie żona? Ni posagu, ni urody, zrobiona Jaśku szkody. Zyzowata, wymazana, sierzpem nos jak u barana, będzie Jaśku pościel prala i do stolu podawala. Nie rozumiem tego chlopa, mógłby na mnie rzucić oko. Co? Masz ochotę na Jasiukę? Tylko siebie nie oszukaj. Moja mama była zawsze, no, zawsze chodziła w cyganach, bo to jak chodziły cyganie i to zawsze u nas było na okrągło. Jak pamiętam siebie, to zawsze mama i moja krzestna mama właśnie, no to były jakby takie no, dwie osoby, które rozkręcały wszystko we wsi. I to przecież, czy to chrzciny byli, czy wesele, czy jakieś inne święta, to zawsze było wspólne. Pani Janina od lat prowadzi także zespół etnograficzny Cicha Nowinka, który wystąpił na prezentacji książki w Domu Polskim, wykonując niektóre pieśni i powiedzonka zebrane po różnych zakątkach Wileńszczyzny. A rodzice zabraniają o miłości nawet śnić. Skoro Wileńszczyzna jest bardzo szeroko geograficznie, więc przy stronie białoruskiej w Dziewięciszkach mówią po jednemu, właśnie w Szelanach mówią jeszcze, w Soderwie jeszcze. To znaczy, że to jest różnorodne teksty. Pewnie u jednym mówią sień, inne, to znaczy, że, ale to nie jest moje wymyślone, bo zazwyczaj, kiedy zbierałam informacje, to zapisywałam sobie, jak osoba mówi, jak posługuje się w ogóle swoim dialektem, jak ja słówko powtarza, które przypadkowe. Obrzędy i tradycje Wesela Podwileńskiego można uznać za wydanie wielopokoleniowe. Szatę graficzną opracowała córka pani Janiny, która od dziecka towarzyszyła mamie w jej badaniach, a dziś mieszka już poza Litwą. Największe wyzwanie to było może to, że ja mieszkam tak w ogóle w Danii, mama mieszka tutaj w Vilnius i pracowaliśmy każdy wieczór, czasami więcej, czasami mniej, ale ja tak urosłam z mamą, w muzeum też śpiewałam te pieśni, to pamiętam od dzieciństwa. Dystrybucją książki pani Janina zajęła się osobiście. Ma nadzieję, że jej dorobek okaże się przydatny nie tylko zawodowym etnologom czy kierownikom zespołów ludowych, ale też wszystkim zainteresowanym polską kulturą ziemi wileńskiej. Wileńszczyzna doczekała się takich rzetelnych opracowań pod kątem folkloru, dlatego że jakoś tak zawsze była traktowana po macoszemu. Indywidualnie jakieś tam teksty, jakieś publikacje, tak. Natomiast rzadko zdarzała się taka poważna już publikacja taka jak ta, która ocala pamięć, uchyla nam rąbka do tej przeszłości, potrafi zajrzeć do albumu babci i to jest bardzo cenne. Monografia o tradycjach weselnych dała początek szerszej pracy. Janina Norkuninie pracuje obecnie nad kolejnym tomem, a ma w planach opisanie całej obyczajowości i obrzędowości mieszkańców Wileńszczyzny, od urodzin aż po pogrzeb. Na zakończenie audycji powracamy do Niemęczyna i ponownie zaglądamy do przestrzeni wirtualnej, gdzie swój nowy teledysk zamieścił najbardziej znany polsko-litewski zespół, kolejna wizytówka tego miasteczka, czyli Black Biceps. Co prawda tym razem chłopaki śpiewają nie po polsku i nawet nie po litewsku, a tematem ich pandemicznej twórczości stał się, czyżby jakoś specjalnie kojarzony z kwarantanną, zwykły makaron. Życzymy wszystkim smacznego, a przede wszystkim zdrowia i do spotkania za tydzień w kolejnej Wilnotece.